Hejo, witam Cię o poranku. Cieszę się, że znalazłeś te parę minutek, by zajrzeć razem ze mną do tej cudownej księgi, książki, którą Pan Bóg nam zostawił, ze swoim słowem, które nas pokrzepia i podnosi. Zapraszam. Dzisiaj otworzymy sobie list do Hebrajczyków, 2 rozdział i przeczytamy 3 werset. Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli. Wcześniej autor listu do Hebrajczyków, czy też apostoł Paweł, mówi o tym, że słowo, które było wypowiedziane wcześniej przez Boga, to było słowo, które było niezwruszone, gdzie nieposłuszeństwo temu słowu było surowo karane. Tak więc to, co mówi Bóg, jest śmiertelnie poważne. Tak? To, co mówi Bóg, musimy traktować jako wiążące, zasadnicze i przez to słowo też będziemy potem sądzeni. I w 3 wersecie autor listu do Hebrajczyków się skupia na tym, że tak jak wcześniej było traktowane słowo poważnie, bo można było zginąć, jeżeli było nieposłusznym, tak samo i teraz nasze zbawienie, jakby w tym Nowym Testamencie, wiedząc o tym, co zrobił dla nas Jezus Chrystus, wiedząc, jaką cenę zapłacił, wiedząc, że to są sprawy śmiertelnie poważne, musimy nasze zbawienie cenić, nie możemy go zaniedbać. Tu jest mowa o tym, że jakże ujdziemy, czy jak się uchowamy, jak, czy być może zostaniemy tak osądzeni, że możemy zostać odsądzeni od naszej nagrody, tak, i nie być zbawionymi. Czyli jest to ważna kwestia, ponieważ zbawienie nie jest czymś oczywistym. My możemy je przyjąć, ale możemy je również odrzucić. I wiem, że jest dużo różnych teologicznych rozpraw, poglądów, książek napisanych na temat tego, czy zbawienie można utracić, czy też nie. Jeżeli spojrzymy na to od strony Boga, to Bóg daje nam zbawienie darmo i z łaski. I On jest cały czas otwarty, cały czas przebaczający. Możemy przychodzić do Niego, nawet jeżeli upadamy, nawet jeżeli żeśmy kiedyś zwątpili, wyrzekli się Jego, to możemy zawsze wrócić i to zbawienie jest dostępne z Jego strony. Ale człowiek może zadecydować inaczej i zbawienie nie jest czymś, co Bóg robi na siłę z nami, na siłę nas bierze za włosy i przenosi do swojego królestwa, chociaż my nie chcemy być z Bogiem, nie chcemy być w duchowych sprawach, a Bóg na siłę. Nie, On nic nie robi na siłę. Tak więc człowiek może odrzucić zbawienie, może je przyjąć, ale może je też odrzucić. I jest zapewne sporo takich ludzi, którzy na pewnym etapie swojego życia przyjęli zbawienie, byli w Bożej rodzinie, cieszyli się Bożą obecnością, a później to zaniedbali. Zaniedbali w takim znaczeniu, że odrzucili. Przestali o to zabiegać, przestali to cenić, przestali mieć relacje z Bogiem, odłączyli się od Ducha Bożego. Poszli znowu swoją stronę, poszli za pragnieniami swojego serca, dali się zwieść przez diabła i jest to realne zagrożenie. I dlatego tutaj czytamy o tym, że jak ujdziemy, jak się uchowamy, jeżeli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, jeżeli to zaniedbamy, możemy zaniedbać. Możemy zacząć zajmować się innymi sprawami, cielesnymi. Możemy zacząć żywić tego cielesnego człowieka w nas, tak, że ten duchowy umrze z głodu. On po prostu zostanie zasuszony. Tak więc dzisiejsze słowo jest jakby napomnieniem, przypomnieniem, że to są ważne rzeczy, że to nie jest takie hip hip hura, chodzę do kościoła i już będzie dobrze, bo chodzę do kościoła. Nie, to, że chodzisz do kościoła, może zupełnie o niczym nie świadczyć. Może to tylko świadczyć o tym, że tak ciebie nauczono, tak to robisz, masz taką rutynę, tak jak mycie zębów i może to nie mieć nic wspólnego z twoim zbawieniem. Zbawienie jest związane z wewnętrznym stanem skruszonego serca, które rozumie swój grzech, rozumie swoją słabość, swoją marność
i przychodzi do Boga po zbawienie, po ratunek, ponieważ sam sobie nie radzi. Odczuwanie tej słabości, odczuwanie wdzięczności za to, co Bóg dla nas zrobił, nie jest oczywiste i musimy to pielęgnować, tak jak w każdym związku. Nie jest oczywiste, że będziemy cenić naszego męża czy żonę. Możemy się przyzwyczaić, że ona jest, to jest takie oczywiste, że jest. Wręcz została mi dana po to, żeby mi pomagać, albo ten mąż jest po to, żeby mi pomagać. I mogę być człowiekiem pysznym, który uważa, że wszystko mu się należy, że to jest takie oczywiste. Musimy pilnować kształtu swojego serca, żeby było w postawie uniżenia, było w postawie zrozumienia swojej słabości. Nie chodzi o to, żeby czuć się słabym cały czas, bo Bóg wielokrotnie nas wzmacnia po to, żebyśmy byli mocni i żebyśmy czuli się mocni, ale czuli się mocni w Nim, a nie sami z siebie, mając świadomość, że to On nas umacnia, a nie, że my tutaj jako ludzie tacy się urodziliśmy, jesteśmy tacy wspaniali. Drogi Boże, dzisiaj przychodzimy do Ciebie, byś badał nasze serca, byś pokazywał nam, gdzie w nas jest jakaś buta, zarozumiałość, pycha. Być może uważamy, że niektóre rzeczy nam się należą, że należy nam się, byśmy mieli fajne rodziny, byśmy mieli kochających mężów czy żony, czy należy nam się, żeby nasze dzieci były posłuszne. Należy nam się, żeby w kościele nas ceniono, żeby nam pomagano. Nie chcemy tak podchodzić do naszego życia. To wszystko, co nam dajesz, nie jest oczywiste, jest wielkim darem. I chcemy być pokorni przed Tobą. Chcemy rozumieć, co dla nas zrobiłeś. I że Twoja krew, którą dajesz nam teraz za darmo, tak naprawdę kosztowała Cię wszystko. Kosztowała Cię bardzo drogo. I to Ty zapłaciłeś tą cenę. My nie odczuwamy tej ceny, nie rozumiemy tej ceny. Ale chcemy, chociaż trochę, żebyś nam rozjaśnił umysły, żebyś poszerzył nasze pojmowanie, nasze odczuwanie, byśmy mogli właściwą postawę zachowywać względem Ciebie. Dziękujemy Ci za zbawienie w Jezusie Chrystusie, dziękujemy Ci za zbawienie w Jego krwi. Dziękujemy Ci, że ta krew nas obmywa i nas oczyszcza z wszystkich grzechów, które żeśmy wyznali, które też w przyszłości popełnimy, którymi przyjdziemy do Ciebie. Dziękujemy Ci, że Ty już teraz dajesz nam pewność zbawienia, że ceniąc to, co Ty zrobiłeś dla nas, idąc za Tobą, naśladując Ciebie, będąc Twoimi uczniami, możemy być pewni zbawienia. Tak długo, jak będziemy tego chcieli, pragnęli, cenili, ta pewność jest niewzruszona. Dziękujemy Ci za to i prosimy Cię, żebyś pilnował naszych serc, żebyś nas napominał, żebyś nas naprowadzał, kiedy gdzieś tam zbaczamy, gdzie gdzieś tam się zaczynamy fascynować nowymi rzeczami. Chcemy patrzeć na Ciebie, Jezu. Chcemy patrzeć na Ciebie wywyższonego, tak jak Izraelici na pustyni, którzy patrzyli na tego węża miedzianego i uzdrowienie i zbawienie stawało się ich udziałem, stawało się rzeczywistością tak długo, jak patrzyli, tak długo, jak podnosili swój wzrok na Ciebie. Tak długo, jak Ty jesteś w centrum, wszystko jest właściwie ułożone i my jesteśmy wtedy również uratowani. Dziękujemy Tobie za to. Amen. Amen. Za każdym razem, jak sobie uświadamiam, jak Bóg jest dobry dla nas, słuchajcie, jaki Bóg jest dla nas dobry. To, że dzisiaj żyjemy, to, że świeci słońce, to, że mogliśmy wstać. Owszem, jest dużo problemów, owszem, jest dużo trudności, przez które przechodzimy, ale Jego łaska cały czas jest z nami. Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby Bóg zabrał swoją łaskę, którą wylewa nieustannie na ten świat, to nie bylibyśmy w stanie przeżyć jednego dnia, ponieważ nieprawość, grzech i brud, ciemność by nas momentalnie pochłonęła i zmiażdżyła. Żyjemy dzięki Jego łasce, dzięki temu, że On wylewa swojego ducha na tą ziemię. I to nie jest oczywiste. Dziękujemy Ci, Boże, za to. Kochani, błogosławię, przytulam, do zobaczenia jutro. Bądźcie wdzięczni, bądźcie kochający. Idźcie za naszym Bogiem, bo to jest najlepsza rzecz, którą możemy zrobić. Do zobaczenia jutro.